Pan Robert Gaweł, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, lat 51. Żonaty, dwoje dzieci, absolwent Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel, niestrudzony propagator historii, organizator licznych rekonstrukcji historycznych, prezes Gnieźnieńskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Pan Jerzy Kałwak, absolwent filologii polskiej oraz studiów podyplomowych w specjalnościach Fundusze Europejskie, Drogi i Mosty, Zamówienia Publiczne, licznych kursów i szkoleń zawodowych. Najważniejsze osiągnięcie zawodowe to rewitalizacja budynku głównego Były Koszar przy ulicy Sobieskiego w Gnieźnie. Były dziennikarz i redaktor, również ma doświadczenie w administracji samorządowej w Gnieźnie. Piotr Gruszczyński, senator Rzeczypospolitej, członek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą. Sekretarz Senatu Rzeczypospolitej, zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gnieźniani. Oraz pan Jarosław Kłosiński, przedsiębiorca, 49-letni przedsiębiorca z blisko 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu w firmach komercyjnych. Zatem swoją pracę zaczynał bardzo wcześnie. Dodatkowo od 13 lat działa społecznie na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt, organizując międzynarodowe imprezy masowe oraz czynnie wspierając wiele fundacji jako prezes stowarzyszenia. Proszę Państwa, pytań sformułowanych przez organizatorów jest sporo. Myślę, że ten moment zasługuje na oklaski. Zatem apeluję do kandydatów, do Państwa o bardzo konkretne, zwarte i dosyć szybko formułowane odpowiedzi. Zaczynamy. Pytanie pierwsze jest tego rodzaju, że właściwie stawia pod znakiem zapytania sens Państwa kandydowania. Otóż coraz częściej mówi się o tym, że Senat jest izbą niepotrzebną. W tym kontekście, jak Państwo widzą swoją rolę w Senacie, po co Państwo tam idą i co chcą Państwo tam robić? Na to pytanie odpowiada pierwszy pan Robert Gaweł. Jeżeli wybory są tak zorganizowane, że wybiera się przedstawicieli do obydwu izb, to do tych dwóch izb trzeba iść. A jeśli będzie taka wola polityczna, że trzeba będzie likwidować Senat, no to będziemy głosować za likwidacją i tyle. Bardzo dziękujemy. Pan Jerzy Kałwak, to samo pytanie. Proszę Państwa, to nieprawda, że Senat jest niepotrzebny. Jest wiele pomysłów na to, żeby Senat działał lepiej niż do tej pory. W moim przekonaniu należałoby przywrócić Senatowi tę rangę, jaką posiada historycznie. Sięga ta historia kilkuset lat. To powinna być Izba Wyższa Parlamentu Polskiego, w której myślimy o dalekosiężnych celach, myślimy o strategii, a w której nie ma codziennych sporów politycznych, bieżących spraw. To ma być miejsce, w którym planujemy rozwój Polski na wiele dziesięcioleci i miejsce, w którym pilnujemy, żeby ten plan był mądry, stateczny i możliwy do realizacji. A zatem Senat nie tylko miejscem refleksji, ale również inicjatywy ustawodawczej. Dziękuję za tę wypowiedź i zapraszam pana Piotra Gruszczyńskiego. Otóż jeżeli chodzi o Senat, to poprawki do ustaw, które otrzymywaliśmy od kolegów z Sejmu, liczone są w paru setkach. Z tego 80% było przez Sejm przyjmowanych. To może oznaczać, że Senat jest potrzebny, ale wydaje mi się, że jednak jeśli chodzi o tą Izbę, należałoby się zastanowić, czy nie należałoby jej przekształcić i otworzyć bardziej furtkę dla samorządowców, to po pierwsze. A w mojej ocenie Senat powinien być miejscem, gdzie
swoje zdolności, umiejętności mogliby przekazywać parlamentowi, byli prezydenci. Dziękuję. Dziękujemy i o odpowiedź na to samo pytanie poproszę pana Jarosława Kłosińskiego. Otóż Izba Wyższa istotnie pokazała wielokrotnie, że jednak jest potrzebna, jest dodatkowym organem kontroli nad niektórymi ustawami zgłoszonymi przez Sejm. Też jestem zdania, że należałoby wybrać optymalne rozwiązanie, być może okroić nieco Senat, żeby miał mniej senatorów, lecz jeśli będzie taka wola większości demokratycznej nad rozwiązaniem Senatu, oczywiście przychylę się do tego i będę głosował za rozwiązaniem. Bardzo dziękujemy. Za nami pytanie i odpowiedź na pytanie pierwsze. Słusznie pan kanclerz mi podpowiedział, w formule debaty jest również zastrzeżenie, że mają panowie maksimum minutę na odpowiedź, ale sądzę, że akurat chyba jeżeli chodzi o to pytanie, to doskonale się państwo tutaj zmieścili. Pytanie numer dwa. Jak państwo oceniają działalność naszych parlamentarzystów? Rozumiem, że chodzi o parlamentarzystów jednej i drugiej izby w kończącej się kadencji. Co było zrobione dobrze? Co powinno być lepiej przeprowadzone? Proszę wskazać po jednym takim działaniu. I tutaj również pierwszy pan Robert Gaweł. Największym problemem polskiego parlamentaryzmu jest nadmierna produkcja ustaw. I problemem drugim jest to, że społeczeństwo nie rozumie tych ustaw i doszliśmy do sytuacji takiej, że właściwie proste rzeczy są tak skomplikowane, że bez prawników nie daje się rad ich zrozumieć. Przypominam sobie początek przemian ustrojowych w 1989 roku, kiedy naprawdę tej działalności parlamentarnej w zakresie tworzenia prawa było dużo, dużo mniej. Niestety właściwie to ten system, który został stworzony przez ostatnie 25 lat, coraz mniej przypomina jasne i rzeczowe prawo rzymskie, a coraz bardziej przypomina prawo, w którym musi rozstrzygać jakiś mędrzec niektóre problemy. I tak, począwszy od prawa podatkowego, kończywszy na prawie zamówień publicznych i tak dalej. Jako samorządowiec borykam się z tym na co dzień i widzimy jako samorządowcy, jak to prawo jest koślawie tworzone. Jedno dobrze przeprowadzone działanie, krótko. Widzi pan takie czy nie? Myślę, że możemy znaleźć dużo takich działań, tylko... Jedno, bo już nie ma czasu. Nie przychodzi mi do głowy. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Kałwak. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że Parlament Polski z dniem, kiedy wkroczyliśmy do Unii Europejskiej, podobnie jak i my, Polacy i cała Polska, utracił sporo suwerenności. Wydaje mi się, że należałoby tę suwerenność z biegiem czasu przywracać. Idzie mi w gruncie rzeczy o to, że większość ustawodawstwa, które powstaje od roku 2001 właściwie, już od tamtego czasu, to jest ustawodawstwo, które zostaje nam w dużym stopniu narzucone. To znaczy ono w jakimś stopniu polskie interesy wypełnia i nasze cele pomaga realizować, ale forma i treść nie zawsze zależą od decyzji naszego parlamentu. Chciałbym, żeby w następnych latach w polskim parlamencie zapadały takie decyzje, które służą tylko Polsce i są suwerenne. Bardzo dziękujemy. Pan Piotr Gruszczyński. Ja w pewnej mierze zgadzam się z moim pierwszym przedmówcą, z Robertem Gabłem. Uważam, że ustawy, jeżeli chodzi o język prawniczy, są zbyt skomplikowane. One są trudne do odczytania przez zwykłego obywatela. No ale niestety to jest tak, że nad ustawami w dużej mierze pracują biura legislacyjne, to są prawnicy. Być może trzeba byłoby przyjąć prawo funkcjonujące trochę inaczej, tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie mamy tak zwane ustawy miękkie, a potem pod te ustawy miękkie
Rząd może przygotowywać stosowne rozporządzenia, które w sposób elastyczny dostosowują się do aktualnej sytuacji, która by tworzyła się w obszarze prawnym, biorąc pod uwagę, że dynamika rzeczywiście, szczególnie w dzisiejszych czasach, jest bardzo duża. Jeśli chodzi o konkretną ustawę, no to ja bym chciał się skoncentrować na takiej ustawie, która jest nam bardzo wszystkim bliska, która dotyczy naszych spraw lokalnych. To jest sprawa przekształcenia drogi S5 pod zarząd województwa wielkopolskiego. Jak Państwo wiecie, przez półtora roku wokół tej sprawy toczył się bój. Bo Platforma bardzo tą ustawę poparła i dzisiaj gmina Łubowo może z tego czerpać pełnymi garściami. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. No, do pewnego momentu można powiedzieć, że wszyscy panowie są zgodni w średnio pozytywnej ocenie działającego parlamentu w ostatniej kadencji. Pan Jarosław Kłusiński. No również muszę się zgodzić z moimi przedmówcami. Rzeczywiście ustawy produkowane przez Sejm, chociażby słynna ustawa o podatku VAT poprawiana kilkaset razy, nie służy dobru zwykłego obywatela i należałoby to zmienić. Przede wszystkim to, co widzę złego w Sejmie, to zbyt dużą partyjność tego Sejmu i głosowanie po prostu z dyscypliną klubową. Ja myślę, że przydałoby się w parlamencie i w jednej, i w drugiej izbie zwłaszcza odpolitycznienie tego tematu i jakby zgodę ponad podziałami. Myślę, że większa ilość partii w Sejmie mogłaby rozpocząć ten proces. Jeśli chodzi o dobre strony działania parlamentu, to mimo, że miałem trochę czasu, żeby się nad tym zastanowić, również nic mi dobrego do głowy nie przyszło. Zastanawiam się, jak odczytywać Państwa oklaski, ale przejdźmy dalej. Można powiedzieć, że te pierwsze dwa pytania to były pytania rozgrzewkowe i natury ogólniejszej. Teraz będziemy mieli pytania, które mocno są usytuowane w lokalnych realiach. Pytanie następne. Jak Państwo sobie wyobrażają współpracę z samorządem lokalnym? Na jakie działania trzeba postawić? O co zabiegać w parlamencie konkretnie dla mieszkańców powiatu? I poprosimy o konkretne przykłady. Poprosimy pana Roberta Gawła. Każdy z kandydatów ma o minutę więcej, ale postaram się szybko myśleć, chociaż to nie jest test na pilota. Proszę Państwa, w tej chwili, jeżeli chodzi o powiat gnieźnieński, największym problemem jest szpital. My mamy 33 milionów złotych zarezerwowane na budowę tego szpitala. Potrzebujemy drugie tyle i liczę na to, że uda nam się wspólnie doprowadzić do tego, że pieniądze potrzebne na zakończenie tej inwestycji się znajdą. One się muszą znaleźć. Poza tym jest wiele projektów, które można by było w Gnieźnie realizować, a są to projekty związane z rozwojem naszego regionu, turystycznych, jak choćby Wielkie Muzeum Techniki, które mogłoby powstać na terenie dawnej parowozowni. Do tego też trzeba lobbingu i to trzeba zgody posłów, którzy pochodzą z naszego regionu wielkopolskiego. Takie działania powinny nas łączyć i to jest przykład wspólnej pracy, gdzie możemy wspólnie potem świętować sukces. To jest zadanie, bo możemy się różnić ideologicznie, możemy się różnić, jeżeli chodzi o poglądy, ale są sprawy gospodarcze, sprawy związane z rozwojem, które powinny łączyć wszystkich posłów, wszystkich parlamentarzystów. Chciałbym tylko powiedzieć, że mam łączność wzrokową z organizatorami, którzy pokazują mi, ile zostało czasu do końca każdej wypowiedzi i muszę panu powiedzieć, że mówił pan idealnie minutę. Pan Jerzy Kałwak. Szanowni Państwo, rozwój, o którym mój przedmówca wspomniał, jest zależny zawsze od potencjału danej jednostki samorządowej. Już w momencie, kiedy dzielono Polskę na powiaty, była mowa o tym, że one mogą nie dawać sobie rady, że niektóre będą za małe, niektóre będą za słabe. Ja jestem zwolennikiem pomysłu, który zaistniał w połowie lat 90. To jest pomysł na to, żeby powiatów w Polsce było mniej, żeby były większe i silniejsze. I być może wtedy większość tych usług, które powinny być świadczone na wysokim poziomie, powiedzmy dzisiaj dla 140 tysięcy mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, nie warto aż wydawać tyle pieniędzy, ale dla 350 tysięcy mieszkańców trzech, czterech połączonych ze sobą w jedno powiatów warto by było
inwestować na wyższym poziomie niż to dzisiaj jest możliwe. Jeśli to jest kropka, to też koniec. Proszę? Jeśli to była kropka, to też jest właśnie minuta. Dziękuję bardzo. Czas. Pan Piotr Gruszczyński. Ja może się odnieść do wypowiedzi Roberta Gawła, ponieważ zgadzam się całkowicie. Zdecydowanie szpital powiatowy to jest priorytet i na tym trzeba się skoncentrować. I mam nadzieję, że wreszcie będzie coś ponad podziałami. To po pierwsze. Po wtóre, no muszę się pochwalić skutecznością działań w ostatnich miesiącach, gdzie prezydent miasta Gniezna już pozyskał pieniądze na inwestycję bardzo oczekiwaną. To myślę tu o hali widowiskowo-sportowej. Rzeczą bardzo istotną jest dla naszego regionu dobre skomunikowanie z Poznaniem, ale jednocześnie w kierunku Jarocina, bo chcę przypomnieć, że ta linia w latach wstecz stała się nieaktualna i uważam, że tutaj na to trzeba zwrócić uwagę. Natomiast no, przede wszystkim jest to sygnał do samorządowców. Olbrzymie pieniądze idą z OSI i obyśmy umieli je wykorzystać. Dziękuję bardzo. I pan Jarosław Kłosiński. Jako mieszkaniec miasta byłem przekonany, że obecność czterech parlamentarzystów w mieście 70-tysięcznym stanowi tak wielką siłę, iż to miasto ma przed sobą tylko jedną drogę, drogę rozwoju. Niestety 15 lat prowadzę przedsiębiorstwo na terenie tego miasta i nie widzę tego kierunku, żeby to tak miało się rozwijać. Wręcz przeciwnie, następuje troszeczkę degrengolada mimo wszystko tego miasta. Ja mam taką tylko nadzieję, że bez względu na to, jaki będzie ten wynik wyborów 25 października, parlamentarzyści, którzy dostaną się do parlamentu z tego miasta, wyciągną z tego wnioski i wreszcie naprawdę zaczną ze sobą współpracować ponad partią, ponad podziałami i poza antypatiami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, następne pytanie jest bardzo gnieźnieńskie. Otóż przez długie lata, dziesiątki lat w świadomości publicznej funkcjonowało takie przesłanie, że Gniezno jest pierwszą stolicą Polski, że to jest miejsce, gdzie się zaczęła państwowość polska. A od pewnego czasu głównie staraniem Poznania jest lansowana taka teoria, że to właśnie tam, co potwierdza się pewnymi odkryciami naukowymi. Pytanie do panów jest następujące. Jak na szczeblu centralnym zamierzają panowie walczyć o to, by przywrócić rangę Gniezno jako kolebce państwa polskiego, pan Robert Gaweł? To Poznań takie pierdoły opowiada i słyszymy od paru lat, że faktycznie zabiera nam się tą stołeczność. Tradycja jest po naszej stronie i źródła też są po naszej stronie. I myślę, że przyszłoroczne wydarzenia związane z rocznicą Chrztu Polski 1050 pokażą, gdzie jest kolebka państwowości. Ponieważ są główne grody wielkopolskie i wszystko zaczyna się tutaj, na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej i myślę, że te działania, które podejmuje powiat i miasto Gniezno wspólnie, które podejmuje, zaznaczam, będą w Polsce, odbiją się w Polsce szerokim echem. To znaczy przede wszystkim te projekty, które są, aplikujemy do głównie Narodowego Centrum Kultury, ale także z ministerstwa, pokażą szereg wydarzeń w przyszłym roku, które jasno i określają Centrum Państwowości Polskiej. Także myślę, że to ten przyszły rok 1050 rocznicy będzie takim rokiem przełomu. Poza tym też wspólnie z miastem powiat będzie wydawał pieniądze na powstanie pierwszej od 50 lat monografii. Minuta 10. Dzieje Gniezna, pierwszej stolicy Polski. Dziękujemy. Pan Jerzy Kałwak. Szanowni Państwo, moim zdaniem wielką niedoskonałością w działaniu parlamentarzystów z okręgu konińsko-gnieźnieńskiego w poprzednich kadencjach jest dopuszczenie do tego, że Muzeum Państwa Polskiego powstaje w Warszawie i to za spore pieniądze. W Warszawie muzeów jest aż nadto, natomiast tradycja związana z państwem polskim i z jego początkami powinna być ulokowana w Gnieźnie. Posłowie i senatorowie z tej ziemi, z ziemi gnieźnieńskiej, tej sprawy nie dopilnowali. Uważam, że należy wokół muzealnictwa i wokół tradycji lokalnej budować
rangę Gniezna na przyszłość, wzmacniając instytucje kultury, które zajmują się historią i tradycją polską na ziemi gnieźnieńskiej. Otóż o stołeczność miasta Gniezna tak naprawdę dzisiaj rywalizujemy z Poznaniem i nie stać nas będzie na to, żeby tą rywalizację wygrać poprzez nakłady finansowe. Dlatego potrzebny jest pomysł. Być może tym pomysłem było wydarzenie, które 3 lata temu odbyło się w Senacie, gdzie była odpowiednia wystawa. W tej chwili są prowadzone rozmowy, ja w nich uczestniczę, gdzie ta wystawa ma być przeniesiona żywcem do Parlamentu Europejskiego. To są pewne możliwości, które poprzez parlamentarzystów możemy wykorzystywać. Ja natomiast nie mogę się zgodzić z panem Kłosińskim, który powiedział, że 4 parlamentarzystów nie współpracowało. Ja sobie nie przypominam i mam nadzieję, że moi koledzy posłowie się w tej sprawie też wypowiedzą. Ja sobie nie przypominam. Mogliśmy się różnić w wielu sprawach, ale żeby jakakolwiek inicjatywa, która była ważna lokalnie, żeby była przez któregokolwiek parlamentarzystę torpedowana, dlatego protestuję. Dziękuję bardzo. Czy to będzie ad vocem, czy wypowiedź zasadnicza? Będzie ad vocem i będzie odpowiedź zasadnicza. Ad vocem jest to, że nie zarzuciłem, że parlamentarzyści nie torpedują swoje pomysły. Powiedziałem, że nie współpracują, albo jeśli współpracowali, to tej współpracy było zdecydowanie zbyt mało, bo mogło być jej na pewno więcej i rozwój miasta być może wyglądałby na dzień dzisiejszy zupełnie inaczej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, już ad meritum. Gniezno i kulturowo, i historycznie jest, było i będzie pierwszą stolicą Polski. Jestem gnieźnianinem z wyboru i osobiście uważam Gniezno za lekturę szkolną. Mamy niesamowite atrybuty, bo od zawsze mówiło się w historii, że Gniezno jest pierwszą stolicą. To, co trzeba zrobić, to trzeba o tym permanentnie przypominać. Duże imprezy, oczywiście, tak jak wspomniał pan Gaweł, jak najbardziej są potrzebne, żeby to podkreślać. Natomiast praca dotycząca tego, żeby wszyscy dalej pamiętali, że to Gniezno jest pierwszą stolicą, musi następować codziennie, każdego dnia. Szkoły, które przyjeżdżają do nas na wycieczki, muszą mieć program, który będzie ich dłużej zatrzymywał w tym mieście i dzięki temu będą to dłużej zatrzymywać w swojej pamięci. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Nie zdążyłem, więc może zrobię to teraz, tuż przed wypowiedzią pana senatora Gruszczyńskiego. Chciałem wyrazić podziw dla wszystkich panów za wyczucie timingu. To jest coś absolutnie niezwykłego. Jednocześnie w imieniu swoim organizatorów daję państwu słowo honoru, że nikt z panów nie wiedział wcześniej, jaka będzie formuła. Teraz jednocześnie historia i współczesność. Historia znacznie bliższa, bo historia przemysłu gnieźnieńskiego, jak państwo wiedzą, w Gnieźnie było sporo zakładów przemysłowych, które dawały oczywiście zatrudnienie. To już historia niestety. Pytanie na dziś, co zrobić, by lokalny biznes miał możliwości rozwoju, by duże koncerny nie wypierały mniejszych przedsiębiorców, a co za tym idzie również, by centrum miasta nie zamierało. I na to pytanie poproszę o odpowiedź również w tej samej kolejności, rozumiem panowie. Pana Roberta Gawła. Przede wszystkim trzeba odejść od tej dawnej filozofii ekonomicznej uprawianej przez samorządy, że za wszelką cenę należy ściągnąć przedsiębiorcę do miasta, dając mu wszelkie ulgi. To nie jest dobra polityka. My dzisiaj widzimy, że to kosztuje nas wyprowadzanie dużych pieniędzy z budżetu poza państwo polskie. My powinniśmy przede wszystkim myśleć o naszych przedsiębiorcach, o tych, którzy są tutaj na miejscu, a najbardziej o tych, którzy tworzą firmy rodzinne. Dwa są główne instrumenty, które mogą wpłynąć na rozwój gospodarczy. Przede wszystkim instrumenty państwowe związane z tym, żeby jednakowoż obniżać podatki. Przypominam, było to robione w latach 2005-2007. Poza tym trzeba zmniejszyć biurokrację, która jest niesamowicie kosztochłonna. A po trzecie trzeba także obniżać podatki lokalne. Zmniejszając podatki lokalne będziemy mieć także możliwości pobudzania gospodarki, która tu jest na miejscu. I myślę, że te wszystkie działania będą sprzyjały rozwojowi gospodarczemu. No i oczywiście infrastruktura. Infrastruktura jest podstawową sprawą na danym terenie, w danym obszarze, która podnosi atrakcyjność tego terenu. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Kałbak. Akurat ugrupowanie, które reprezentuję, chyba najbardziej jest zaangażowane w myślenie o gospodarce i to od początku
przełomu od 90 roku. Jest to, minuta to jest za mało czasu, żeby na ten temat powiedzieć coś sensownego. Ja powiem tylko tyle, że chciałbym, żeby przedsiębiorcy polscy i przedsiębiorcy zagraniczni w Polsce i każdy, kto chce budować gospodarkę, mieli równe szanse. Dzisiaj mamy szanse nierówne. Polscy przedsiębiorcy są nękani przez drogi kredyt i specjalne strefy ekonomiczne. Te specjalne strefy ekonomiczne to działają tylko wyłącznie dzięki temu, że okradani są polscy przedsiębiorcy. Za pieniądze polskich przedsiębiorców budowany jest dostatek innych krajów i przedsiębiorstw zagranicznych. Z tym należy skończyć. Dziękujemy. Piotr Gruszczyński. Instrumenty do pobudzenia miasta rzeczywiście w dużej mierze leżą w rękach samorządów. Nie chciałbym o tym mówić, bo to jest jakby proces trochę dłuższy, natomiast ja osobiście nie jestem zwolennikiem, żeby aktywizować gospodarczo samo miasto. Uważam, że od tego są tereny pozamiejskie i tam powinien być lokowany przemysł dla zdrowia i świeżego powietrza tych, którzy mieszkają w centrum. Dziękuję bardzo. I pan Jarosław Kłosiński. Program Nowoczesnej zakłada uproszczenie procedur i obniżenie podatków. To, co nie jest zabronione, powinno być dozwolone. Przedsiębiorca powinien skupić się nad rozwijaniem swojego biznesu, a nie zastanawianiem się, w jaki sposób ma prowadzić swoje księgi, czy też ponosić inne z tym związane koszty. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, cele muszą być krótko, średnio i długoterminowe. Krótkoterminowe, które mogą nam szybko pomóc w rozwoju miasta, to jest rozwój turystyki, a długoterminowe sprowadzanie inwestorów i budowanie przemysłu. I wreszcie ostatnią rzeczą, którą chciałbym tutaj podnieść, to byłaby również rzecz, którą nawiążę do wcześniejszych wypowiedzi, byłoby być może połączenie miasta Gniezna z gminą Gniezno. Wówczas moglibyśmy otrzymać ulgę w postaci 5% z CIT-u. To są pieniądze, które przez jakiś czas byłyby dla miasta wypłacane. Dziękujemy bardzo. Skoro mowa o sprowadzaniu inwestorów, inwestycji, to teraz po kilku takich analogiach z Poznaniem, analogia z mniejszym ośrodkiem położonym w troszkę też mniejszej odległości, pewnym oddaleniu od Gniezna, a mianowicie ze Wrześnią, która, jak się wydaje, nabiera rozpędu i zaczęła nabierać tego rozpędu już jakiś czas temu, oczywiście z najmocniejszym akcentem w postaci budowania w tej chwili wielkiej fabryki Volkswagena. Czy to ma być tak, że Gniezno ma wystarczyć sąsiedztwo ośrodków w odległości kilkudziesięciu, kilkunastu kilometrów, czy też Gniezno powinno dać sobie szansę, sprowadzając tutaj inwestorów do siebie? Pan Robert Gaweł. Z tą Wrześnią to jest obsesja, która jest już od paru lat bardzo silna. Proszę zauważyć, że burmistrz Wrześni, zapisując się, wstępując do partii Platforma Obywatelska, poszedł tam do niej po to, żeby wyciągać pieniądze i możliwości dla miasta, w którym mieszka. Myślę, że to jest istotne, że jeżeli gdzieś się jest, mając różne poglądy, to jednak działa się dla swojego środowiska. Gniezno nie będzie budowało gigantycznych zakładów, tak? To jest, my nie mamy tak wielkich terenów znowu na te inwestycje, ale zaczyna się zapalać światełko w tunelu, że będzie można kooperantów nie tylko wokół Volkswagena tworzyć. Istotą naszej przestrzeni, naszego Gniezna jest pobudzenie gospodarki i przedsiębiorczości samych gnieźnian, bo w nich jest inicjatywa i tu szukajmy wzrostu gospodarczego i możliwości. Przypominam tylko, że przed I wojną światową na terenie Gniezna mieszkało około 25 tysięcy mieszkańców i miasto było naprawdę na wysokim poziomie rozwoju gospodarczego. Drobny przemysł, małe firmy, rodzinne firmy, ale także większe zakłady. I to jest wszystko możliwe, tylko to zależy od instrumentów państwowych. Bardzo dziękuję. Pan Jerzy Kałwak. Różne miasta i różne terytoria mają swoje specjalizacje, które wynikają z ich zdolności i potencjału. Już o tym mówiłem. Moim zdaniem
Dzisiaj ten potencjał bywa też kierowany przez decyzje zapadające wyżej niż samo miasto i powiat. Na mapie centrów logistycznych, centrów dystrybucyjnych powiązanych z sieciami komunikacyjnymi w Europie Gniezno przyznano rangę miejsca, w którym będzie rezerwowe centrum logistyczne. Ja sądzę, że ono powstanie, po to powstaje między innymi trasa S5. Takie terytoria, na których można inwestować w tym kierunku lub bądź w innym kierunku, znajdują się poza miastem, w gminie Łupowo czy w gminie wiejskiej Gniezno. Myślę, że powinniśmy już dziś myśleć o współpracy pomiędzy samorządami po to, żeby inwestycje były realizowane wspólnie i to takie inwestycje, które wzmacniają potencjał, a nie służą tylko udzielaniu niskopłatnej pracy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Piotr Kruszczyński. Ja muszę tym razem stwierdzić, że Robercie, twoja wypowiedź, jeśli chodzi o Tomasza Kałużnego, była niesprawiedliwa. Burmistrz miasta Września wstąpił do Platformy, z tego co pamiętam, na początku, kiedy ona się tworzyła. I myślę, że to było na poziomie 7-8%. I nie sądzę, że zakładał, że Platforma będzie tą partią, która będzie przez 8 lat rządzić i będzie z tej partii wyciągał pieniądze. Tak myślę. I dlatego to o tym mówię, ponieważ niestety osoba, która została tu wymieniona, nie jest na tej sali. To po pierwsze. Powtórę, zgadzam się tutaj, tym razem akurat z Robertem, że trochę demonizujemy sprawę Września, ale proszę zwrócić uwagę, przecież Września ma dzisiaj tak, drogę krajową 92, ma autostradę, jest fantastycznie skomunikowana z największymi ośrodkami przemysłowymi. Natomiast Gniezno od niedawna ma S5 w części, a druga część dopiero za jakieś lata będzie. W związku z tym, jeśli będziemy mieli krwiobieg w postaci dróg, to jestem przekonany, że Gniezno wykorzysta swoją szansę, a Kirchhoff jest tego zapowiedzią. Dziękuję. I pan Jarosław Kłosiński. Sądzę, że dobrym i doraźnym rozwiązaniem byłaby współpraca rzeczywiście między samorządami, bowiem z tego co mi wiadomo, powstała strefa ekonomiczna w miejscowości Łubowo, jak również jest już dostępny i gotowy do sprzedaży kilkunastohektarowy obszar do zagospodarowania dla inwestorów w gminie Czerniejewo. I z tego co wiem, jest problem, żeby ten teren został właściwym inwestorom sprzedany. Myślę, że tutaj Gniezno mogłoby się pokusić o pomoc gminie Czerniejewo w poszukaniu inwestorów. Również parlamentarzyści mogliby też dołożyć swoje 3 grosze. I wówczas Czerniejewo jest dużo bliżej niż taki Poznań, do którego mnóstwo gnieźnian jednak do pracy dojeżdża. Myślę, że tutaj trzeba szukać rozwiązań, bardziej lokalnie. Dziękuję. Dziękujemy. Proszę Państwa, teraz temat, który ostatnio budzi w ostatnich tygodniach, dniach ogromne emocje, a mianowicie temat uchodźców. W przełożeniu oczywiście na warunki lokalne pytanie brzmi, czy Gniezno i powiat powinny przyjmować uchodźców. Pytanie dotyczy nie tylko Syryjczyków, ale także imigrantów ekonomicznych i ludności napływającej z Ukrainy czy Rumunii, która staje się tanią siłą roboczą dla Europy. Czyli krótko mówiąc pytanie, czy to zagrożenie, czy być może również szansa na zysk. Pan Robert Gaweł. Problem jest dwojaki. Ten problem, który powstał, został wywołany nie na terenie Europy. I jeśli powinniśmy go naprawiać, to przyczyniać się do tego, żeby tam był... Myśmy nie destabilizowali sytuacji w Syrii, nie robiliśmy nalotów w Libii. Myśmy nie prowadzili swoich działań na terenie państw Bliskiego Wschodu, a konsekwencje spływają na nas. Proszę więc o tym pomyśleć, to jest po pierwsze. Po drugie, trzeba odróżnić tych, którzy są emigrantami od tych, którzy są uchodźcami. I właściwie to, co mogę zarzucić najbardziej polskiemu rządowi, to brak konsekwencji w działaniu, ponieważ wydaje mi się czasem, że niektórzy ministrowie nie zostali wybrani merytorycznie, ale na jakimś castingu. I szczególnie działania ministra spraw wewnętrznych są niepoważne.
Uważam, że zadaniem rządu polskiego jest dbanie o interes Polski, interes naszego państwa, a po trzecie bezpieczeństwo państwa. I to nie jest tak, że Polacy są zamknięci, są przeciwko, tylko Polacy chcą się czuć bezpiecznie i chcą rządu, na który mogą liczyć w każdej chwili. I tu postawmy kropkę. Pan Jerzy Kałwak. Po tej fali emocji, która nastąpiła w związku z imigracją do Europy, bardzo masową, właściwie o tej sprawie trzeba myśleć już bez emocji i przyglądać się faktom i te fakty analizować. Ja zwracam uwagę na jedną rzecz. Są dwie możliwości. Albo będziemy się bać, albo będziemy stwarzać warunki. Dzisiaj w Polsce mieszka około 850 tysięcy imigrantów zarobkowych z Ukrainy. Duża część z nich nie ma zamiaru wracać na Ukrainę. Oni nie stwarzają nam problemów. Nie stwarzają nam problemów, chociaż nie interesujemy się, jaką wyznają religię. W związku z tym, że mamy dosyć stabilne prawodawstwo w zakresie imigracji, mamy urząd do spraw imigrantów, pozwólmy mu działać zgodnie z prawem. I koniec tutaj w tym momencie. Dziękujemy. Panie redaktorze, myślę, że poruszanie tego tematu i wypowiedzenie się w ciągu minuty możemy temu tematowi zrobić tylko krzywdę. Otóż to nie jest tak, drogi Robercie, że rząd czy politycy napinają mięśnie i krzyczą, chcemy lub nie chcemy. Bo my musimy się liczyć z konsekwencjami, a one niestety mogą być dalekosiężne. Proszę Państwa, co rząd polski, może następny rząd, tak, zrobi, jeśli nagle na wschodniej granicy dojdzie do takiej rozruby, że będziemy mieli za chwilę 1 000 000 Białorusinów i Ukraińców? To wtedy Europa powie, radźcie sobie z nimi. Uważam, że cele nie osiąga się w sposób, że krzyczymy, tylko w sposób inteligentny próbujemy osiągać takie cele, żeby zabezpieczyć interesy Polski. Dlatego ja nie będę się wypowiadał, ponieważ jestem, jakby nie było dzisiaj na tej sali, przedstawicielem rządu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że chodziło o Białorusinów, którzy przyjdą tutaj bez broni. Tylko z narzędziami pracy raczej. Nie, nie. Oczywiście możemy z tego tematu żartować, ale panie redaktorze, ja nie zrozumiałem pana wypowiedzi. Czy to oznacza, że Syryjczycy tu są z bronią w kontekście Ukraińców, czy Białorusinów, którzy mieliby tu przyjść? Nie, to oznacza, że Białoruś w stosunkach z Polską raczej sytuuje się po stronie umiarkowanych przyjaciół, może w odróżnieniu od Ukrainy. Pan Jarosław Kłosiński. W takim razie ja wypowiem się krócej. Polska jest członkiem Unii Europejskiej i jako taka nie może nie podjąć tematu imigrantów. Mam wrażenie, że termin wyborów zbliżających się i w związku z tym prowadzona kampania wyborcza przez naszych polityków przesłoniła troszeczkę i osłabiła działanie naszych obecnych władz dotyczących właśnie imigrantów. Natomiast jestem absolutnie przekonany, że jesteśmy w stanie poprzez to nasze urzędy czy inne kompetentne osoby wypracować taką formułę, która zapewni nam bezpieczeństwo i pozwoli wywiązać się z naszych zobowiązań wobec Unii Europejskiej. Dziękuję. Zgadzam się z panem Kosińskim. I następne pytanie, w tej turze przedostatnie, to jest pytanie z dziedziny światopoglądu, obyczajowości. Tym bardziej znamienne, że zadajemy je w mieście prymasowskim. Chodzi o rozdział Kościoła od państwa. Tak czy nie? Czy na przykład należy utrzymać lekcje religii w szkołach? Pan Robert Gaweł. Ja myślę, że problemy związane z stosunkiem państwa do Kościoła są wyolbrzymiane. Chcę tylko powiedzieć jedno. Naprawdę dobrze jest, żeby obywatele polscy, mimo różnic,
to dobrze, że te różnice są i zawsze będą. Są wierzący, niewierzący i tak dalej. Myśleli o jednym. Jakie są korzenie naszej cywilizacji? I niech bronią tej cywilizacji, choć nawet nie wierzą, bo ich rozum tej wiary nie przyjmuje. Profesor Wolniewicz kiedyś powiedział, że on jest niewierzącym katolikiem. To jest filozof. Stwierdzenie trudne do pojęcia dla niektórych, ale mówi tak. Ja nie wierzę w Boga, ale będę bronił tej cywilizacji. I proszę nie robić histerii, bo coraz częściej to widać, że ta histeria jest pompowana w Polsce, że Kościół chce narzucić swoją wolę państwu i wchodzić tam, gdzie nie powinien wchodzić. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Pan Jerzy Kałwak. Kwestie obecności religii w życiu publicznym, a więc i kwestie obecności nauczania religii w szkole są podnoszone tylko i wyłącznie przez środowiska lewackie i lewicowe. Nie wiem, z jakiego powodu tym ludziom przeszkadza obecność religii w życiu publicznym, ale godząc się tutaj z postulatem Roberta Gawła, żeby nie histeryzować, zwracam uwagę, że cywilizacja zachodnia składa się i z tego, co świeckie, i z tego, co sakralne. W domu, w rodzinie, w życiu rodzinnym powinny zapadać decyzje o tym, gdzie i kiedy moje dziecko będzie chodziło na religię. Po to mamy w naszym programie Unii Polityki Realnej bon oświatowy, który chcieliśmy wprowadzić już 25 lat temu, żeby rodziny mogły to w sposób swobodny realizować. Bardzo dziękujemy. Doprowadzimy do tego. Piotr Gruszczyński. Jako katolik i mój liberalizm nie przeszkadza mi, że sytuacji, jeżeli chodzi o Kościół i państwo, mamy dzisiaj w takim ustosunkowaniu, w jakim mamy. Natomiast gdyby miało dojść do przyjaznego rozejścia się państwa i Kościoła, mój liberalizm też by nie miał nic przeciwko temu. Dziękuję. I pan Jarosław Kłosiński. No, ja osobiście pobierałem lekcje religii w salce katechetycznej i też nie widziałem w tym nic złego. Natomiast sądzę, że temat religii w Polsce jest tak szalenie ważnym tematem i bliskim sercu wielu Polaków, że żyjąc w demokratycznym kraju, jedyne rozwiązanie na rozstrzygnięcie tego problemu, bo zaczyna się to rzeczywiście jakiś problem robić i temat jest podnoszony, być może tylko dla celów populistycznych i politycznych, sądzę, że jedynym rozwiązaniem tego problemu byłoby referendum narodowe na ten temat. Dziękuję. I ostatnie pytanie ze strony organizatorów debaty, które spina pewną, tę debatę pewną klamrą. Otóż można je potraktować jako w pewnym sensie podcinanie gałęzi, na której siedzą parlamentarzyści. Czy uważają panowie za dobry pomysł wprowadzenie dwukadencyjności posłów, senatorów, burmistrzów, prezydentów, tak aby zapewnić większą wymianę władz, by samorząd był bardziej świeży, a nie zasiedziały przez tych samych polityków przez wiele lat? Pan Robert Gaweł. Z jednej strony nie powinno się ograniczać możliwości demokratycznego wyboru, ale z drugiej strony ja jestem za tym, żeby była kadencyjność. Tak jak dyrektorów szkoły powinna być kadencyjność, tak powinna być kadencyjność prezydentów i żeby tego za dużo nie było, bo nawet jak jest najlepszy, to on potem już na pewne rzeczy nie zwraca uwagi. To wszystko obrasta wokół niego jak huba i otacza się klakierami, wydaje mu się, że jest dobrze, już dawno nie jest dobrze. I tak samo z parlamentarzystami. Myślę, że to jest dobre. Trzeba wietrzyć system często. Pan Jerzy Kałwak. Szanowni Państwo, Unia Polityki Realnej w roku 1992, a więc bardzo dawno temu, chciała przeprowadzić
zmianę ordynacji wyborczej w taki sposób, żeby wybory odbywały się w Polsce w jednomandatowych okręgach wyborczych. My dzisiaj zdania nie zmieniamy i chcielibyśmy, aby w Polsce wybory odbywały się w okręgach jednomandatowych. Co to oznacza? To oznacza, że poseł będzie związany bliżej i mocniej z wyborcami. Ale ci wyborcy muszą mieć możliwość odwołać tego posła nawet w trakcie kadencji. Tak, i wtedy nie jest ważne, czy ten poseł będzie 2, 3, 5 czy 50 kadencji, jeśli dożyje, dlatego że liczy się to, jaka to jest osoba, liczą się jego walory osobiste, jakość, wiedza, umiejętności i słuchanie wyborców. Bardzo dziękujemy. No i pan Piotr Guszczyński, to było najtrudniejsze dla pana pytanie. Otóż ja mam tu trochę inne zdanie. Ja uważam, że my próbujemy poprzez nadmiar regulacji, co podkreślał zresztą pan Robert Gaweł, próbować decydować za społeczeństwo. Moim zdaniem suweren, naród powinien decydować, czy dany wójt, burmistrz, prezydent, poseł mu odpowiada, czy nie. Bo to jest znowu ingerencja odgórna na podstawie ustawy i to jest próba odbierania możliwości narodowi, żeby wypowiadał się w postaci kartki do urny. Uważam, że ten stan rzeczy, jaki jest, powinien być utrzymany. Dziękuję. Jarosław Kłosiński. Program Nowoczesnej od samego początku zakłada dwukadencyjność parlamentarzystów i ja jestem również spójny z tym programem. Między innymi również dlatego, że dwie kadencje, proszę państwa, to jest 8 lat. W dzisiejszych czasach rzadko kto pracuje aż tyle czasu na przykład w jednej firmie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka. Sądzę, że będzie to znakomitym dopingiem dla parlamentarzystów, żeby przez te 8 lat zrobić coś, co pozwoli im pozostawić siebie w dobrej pamięci swoich współobywateli i będą się dzięki temu bardziej starać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz państwa pytania. Będą dwa, a nie trzy, ponieważ pytanie o imigrantów zostało już wyczerpane. Jest tak samo brzmiące jak to, które zostało sformułowane przez organizatorów. No jest to też dowód na to, że jest to temat żywy w naszych emocjach. Mam tylko pytanie, chciałbym się upewnić, czy oba pozostałe pytania są do wszystkich panów? Dobrze, w takim razie pytanie pierwsze. Czy według pana Polska jest państwem teoretycznym? Pan Robert Gaweł. Polska jako państwo istnieje. Tylko sami sobie odpowiedzmy, czy jest to silne, czy jest to państwo poważne na miarę potencjału obywateli, którzy zamieszkują terytorium Polski. I czy to jest państwo, które realizuje nasz interes narodowy w Europie? Wydaje mi się, że Polska jest państwem dziś rządzonym przez ludzi naiwnych, którym wydaje się, że pewne sfery powinny być rozstrzygane poza Polską. Ludziom, którym wydaje się, że kapitał nie ma narodowości. Ludziom, którym wydaje się, że lepiej siedzieć cicho. Albo poczekać na to, może Unia pogłaszcze po głowie i da wysoką posadę. Bardzo żałuję, że przed 10 laty społeczeństwo zostało tak mocno oszukane. Opowiadano o wolnym rynku, a mamy wzrost podatków. Dziękujemy. Opowiadano o wolnej gospodarce, a mamy rozwój biurokracji i tak dalej, i tak dalej. No mamy taką sytuację, jak mamy. Dlatego myślę, że wyborcy Platformy Obywatelskiej zmienią Czas jednak zdanie. Pan Jerzy Kałwak. Pomimo tej opinii o Polsce teoretycznej, którą wypowiedział przy ośmiorniczkach jeden z posłów Platformy Obywatelskiej, którego nazwiska powtarzać się nie godzi, ja uważam, że Polska nie jest państwem teoretycznym. Co najwyżej, Polska jest państwem wciąż niedokończonym. Pierwszy raz nie udało nam się dokończyć skonstruowania Polski w pełni z powodu najazdu niemieckiego i sowieckiego w 1939. W 1945 roku testament
Polski Walczącej nie mógł zostać spełniony, bo zostaliśmy najechani przez Związek Radziecki, przez ZSRR. W 80 roku próbowaliśmy i udaremnił nam to zamach Jaruzelskiego. Od 89 roku próbujemy i uniemożliwia nam to zmowa partyjna. Myślę, że powinniśmy dokończyć budowę Polski wedle tych najlepszych pragnień, jakie Polacy codziennie wyrażają. To jest możliwe. Dziękujemy. Pan Piotr Gruszczyński. Myślę, że gdyby takie pytanie pojawiło się w jakiejkolwiek sali w Unii Europejskiej, wśród ludzi, którzy mają wiedzę, w jaki sposób rozwija się ten kraj, z którego powinniście być dumni, to nie zrozumieliby tego pytania. Ja to skomentuję tylko tak. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Jarosław Głosiński. Znaczy, odpowiem trochę przewrotnie. Nie chcę tutaj komentować, czy Polska jest krajem teoretycznym, czy nie, bo ta definicja może być różnie rozumiana. Natomiast na dzień dzisiejszy uważam, że Polska nie jest krajem przyjaznym dla swoich obywateli i tak uważało również 3 miliony osób, które, czy mniej więcej 3 miliony, zagłosowało nogami i wyjechało z kraju szukać chleba poza granicami. Dziękuję. Dziękujemy. Ostatnie pytanie, drugie Państwa pytanie, bardzo interesujące ze względów politologicznych. Polityka to również sztuka kompromisu. Jakie możliwe koalicje są Państwo w stanie stworzyć? Pan Robert Gawel. Szanowni Państwo, koalicje będą tworzone po wyborach. Myślę, że zgodzicie się wszyscy z tym, że te wybory i wynik tych wyborów jest trudny do przewidzenia. Jeżeli byśmy dzisiaj tutaj spytali Państwa, każdego osobno, o to, jakie partie wejdą do Sejmu, no to ciężko by było wszystkie wskazać. Bardzo ciężko i bardzo ciężko jest w tej chwili powiedzieć, jaka koalicja po wyborach będzie stworzona. Chociaż obserwując to, co w ostatnich tygodniach jest deklarowane, widać, że większość chce zbudować koalicję przeciwko PiS-owi. Dziękuję. Pan Jerzy Kałwak. Szanowni Państwo, jako kandydat popieram strategię Kukiz15. Ta strategia jest prawie, że dokładnie tak napisana, jak program Unii Polityki Realnej. I popieram w związku z tym zdanie Pawła Kukiza, który wyraża to ostatnio w mediach, że koalicje, które będą zawierać ci parlamentarzyści, którzy wchodzą z ruchu Kukiz15, a ja się pod tym ruchem podpisuję, to te koalicje będą koalicją celów do realizacji, a nie koalicjami ideologicznymi. My mamy odbudować państwo, mamy napisać temu państwu nową konstytucję, mamy napisać nową ordynację, mamy napisać nowy system podatkowy. I koalicję będziemy zawierać tylko i wyłącznie w tych sprawach, a nie po to, żeby stworzyć jakąś większość, która będzie rządzić. To rządzenie nie jest celem samym w sobie. Rządzi się po to, żeby realizować ważne sprawy. Dziękuję. Dziękujemy. Pan Piotr Gruszczyński. Jeśli partia Kukiz, to nie jest partia. Ruch. Kukiz 15? Ruch Kukiz 2015, jeśli program oparty jest na programie Unii Polityki Realnej, który miałem okazję poznać dzięki tutaj siedzącemu między innymi Robertowi Gawłowi i Jasiowi Dębcowi, to jestem spokojny, że tej koalicji na pewno nie będzie, a reszta to jest wróżenie z fusów. Natomiast muszę się odnieść, bo chyba mam jeszcze trochę czasu, do wypowiedzi pana Kłosińskiego. Otóż ja do polityki też przyszedłem z biznesu i zgadzam się, że to, co dotyczy sfery przyjaznego państwa w stosunku do biznesu, można byłoby dużo zrobić. Ale ja bym chciał pokazać państwu, a te dane są bezwzględne, jak to wygląda na przestrzeni lat przyjazne podejście do biznesu w Polsce. Polska w rankingu Doing Business. 75. pozycja w 2007 roku, 32. w 2015. Wszystko wiadomo.
Dziękujemy. I pan Jarosław Kłosiński. Szanowni Państwo, mam taką nadzieję, że dostanie się do parlamentu więcej nowych osób i odpolityczni troszeczkę tą naszą scenę. Dzięki temu uważam, że zacznie się coś w końcu dziać i zmieniać, bo jeśli ludzie się nie zmienią w parlamencie, nie oczekujmy, że cośkolwiek się zmieni w naszym życiu. Przysłowia są mądrością narodów. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Nowe twarze w parlamencie plus wspólne cele, wspólne działanie na rzecz wreszcie Polski, a nie swoich partii, przyniesie efekty. Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno zdanie powiem a propos wypowiedzi Piotra Gruszczyńskiego. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o innowacyjność w gospodarce, to przed 8 laty byliśmy na 44. miejscu w Europie, teraz żeśmy spadli o 20 miejsc niżej. I tak to wygląda w tej chwili. Panie redaktorze, to tylko ad vocem. Nie. Otóż ja mam inne dane. Wydatki na badania i rozwój. 6,7 miliarda w roku 2007, 14,4 miliarda w roku 2015. I tu ucinamy dyskusję. Panowie, przepraszam bardzo. Panowie. Każdy miał tej dopowiedzi mniej więcej tyle samo. Trzymajmy się reguł. Mówiąc szczerze, ja chętnie dopytałbym i drążył o tę koalicję, bo to dla mnie naprawdę interesujące, no ale cóż. Nie dał rady. Teraz zgodnie z formułą debaty każdy z panów ma minutę na to, żeby się ostatecznie zaprezentować państwu i zostać w państwa pamięci oczywiście jak najlepiej. W tej samej kolejności. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, te wybory to najważniejsze wybory od 1989 roku. Europa i Polska stoi przed wielkimi wyzwaniami cywilizacyjnymi i dlatego potrzebujemy silnego rządu. Rządu, który będzie przede wszystkim myślał o naszym interesie narodowym, bo po to on jest. Rządu, który będzie myślał o rozwoju gospodarki, polskiej gospodarki, ale będzie także otwarty na gospodarkę z innych państw. I rządu, który będzie myślał o bezpieczeństwie Polski, które jest tak bardzo potrzebne. Moglibyśmy tutaj dzisiaj mówić wiele o cyfrach, o wydatkach, o tym, ile pieniędzy marnuje się na co dzień. O tym, jak bardzo wzrosła biurokracja za rządów Platformy Obywatelskiej, jak bardzo uderza to w zwykłych ludzi, w zwykłych przedsiębiorców. Myślę, że czas na zmiany nadszedł, a ja tu jestem po to, żeby spełnić wielkie marzenie Piotra Gruszczyńskiego, który niedawno wypowiedział się na łamach gnieźnieńskiej prasy, że powinien wrócić do samorządu. Pan Jerzy Kałwak. Pan Jerzy Kałwak. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, w przeciwieństwie do moich dwóch kolegów siedzących po lewej i po prawej stronie, jestem osobą mniej znaną zapewne niż oni. Nie jestem politykiem. Jestem samorządowcem, działaczem społecznym. Mam za sobą szereg doświadczeń organizatorskich, ale dość daleko od polityki. W 80 roku zakładałem na swojej uczelni NZS. Z tego powodu później parę służb robiło mi przykrości. Od 89 roku na szczęście tych przykrości już nie doznaję. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Ale chciałbym być bardziej zadowolony niż do tej pory. I chciałbym, żeby źle urządzony rynek partii politycznych, źle skonfigurowany ustrój polityczny, społeczny i gospodarczy, żeby udało się znieść, zlikwidować i zbudować go od nowa. Dziękuję bardzo. Jest bardzo dużo do poprawienia. Minuta minęła. Dziękujemy. Piotr Gruszczyński. Ja myślę, że każde wybory są ważne. Zawsze są najważniejsze te, które są przed nami. To po pierwsze. Po które chcę odnieść się do wypowiedzi pana Kłosińskiego. Otóż w parlamencie co 4 lata, jeśli co 4 lata są wybory, mniej więcej 1/4 parlamentu jest wymieniana. Tak w każdym razie tak jest w Senacie. To siłą rzeczy, to się po prostu dzieje.
Ja bym chciał się odnieść tutaj do siedzącego redaktora Łukasza Cieślińskiego. Myśmy dzisiaj mieli spotkanie w związku z artykułem, który pojawił się w piątek. Otóż myśmy sobie to wyjaśnili, ale chcę Państwu to wyjaśnić. Otóż ja wypowiadając się na temat tej debaty, odpowiadając na zaproszenie Roberta Gabła, który dzień wcześniej widział mnie w Kolegium Europejskim i on mi takiej propozycji nie złożył, dlatego byłem zdumiony, że przyszedł na drugi dzień pod urząd, wiedząc, znaczy pod moje biuro, wiedząc, że o tej godzinie mnie po prostu nie ma. Otóż ja nie zlekceważyłem Roberta Gabła, mi w ogóle o to nie chodziło, mi chodziło o to, że w mojej ocenie zostali zlekceważeni ci, którzy nie zostali zaproszeni. I uważałem, że ta debata powinna być otwarta dla wszystkich. I ostatnia rzecz. Panie senatorze, ostatnia rzecz. I ostatnia rzecz. Proszę was, pozwólcie mi skończyć. I ostatnia rzecz. Składam życzenia moim tutaj kolegom, którzy startują do Senatu, aby te wyniki, które zdobędą, które osiągną w najbliższą niedzielę, były dla nich satysfakcjonujące. Nie czuję się zlekceważony. Jarosław Kłosiński. Bardzo przepraszam panu. Piotrze, wyjaśnijmy sobie publicznie. Proszę, ani ja, ani nikt inny proszę, nie, panowie, nie czuję panowie, się ale bez anarchii. Zlekceważony. Bez anarchii. Pan Jarosław Kłosiński. Szanowni Państwo, no, skoro mogę się teraz zareklamować, to niniejszym to uczynię. Otóż polityką interesowałem się tak jak każdy zwykły, przeciętny obywatel. Wkroczyłem do tego świata, na dzień dzisiejszy jeszcze mi nie do końca poznanego, w dniu 31 maja, kiedy pojechałem na kongres założycielski Nowoczesnej, bowiem nie miałem jakby ani chęci, ani woli przystąpienia do jakiegokolwiek ugrupowania dzisiaj obecnego na scenie politycznej. Od prawie 30 lat, to już jest prawie 30, rzeczywiście zacząłem pracować jako młody człowiek, zarządzać ludźmi po Szkole Chorążych Pożarnictwa. Miałem takie szczęście na mojej ścieżce zawodowej, że albo zajmowałem się startupami, czyli budowałem firmy od zera i to duże koncerny międzynarodowe, albo naprawiałem firmy, które miały kłopoty ze sprzedażą i zawsze odnosiłem sukces. Mój wkład był zawsze wartością dodaną. Zapewniam Państwa, że to samo będę robił w Senacie. Jestem 50-letnim, prawie ukształtowanym człowiekiem i tutaj nic się nie zmienia. Bardzo dziękujemy. Panowie, według formuły debaty to jest koniec części senackiej, ale ja mam do Was prośbę. Chciałbym, żebyście odpowiedzieli podniesieniem ręki bądź nie. Czy każdy z Was, o każdym ze swoich tutaj siedzących kontrkandydatów, mógłby powiedzieć coś dobrego? Ręka w górę. Tylko panowie. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu. To jest miejsce na brawa. Proszę państwa, chciałem zaznaczyć, panie redaktorze, bo pan ma prawo tego nie wiedzieć. Zresztą dzisiaj też z redaktorem Cieślińskim o tym rozmawiałem. Ja już to zrobiłem na łamach prasy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę panowie, to jest koniec części senackiej. Za chwilę poprosimy kandydatów na posłów do Sejmu. Dziękujemy bardzo.